Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na kolejnym podcaście Po Japonii. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o pracy programisty, dewelopera iOS w Japonii. Moim gościem jest Damian Paśko, który pracuje w firmie, jak się nazywa? Mercari. Mercari. Jest to duża, duża korporacja japońska, taki japoński eBay, jakby to nazwać? Allegro powiedziałbym, OLX, coś takiego. Allegro bardziej, tak. Bardzo znana aplikacja służąca do kupna, sprzedaży, wszystkiego dosłownie, praktycznie. Więc dzisiaj sobie porozmawiamy nieco na temat pracy programisty. Na pewno dowiecie się nieco na ten temat od Damiana. Bardzo dziękuję za zaproszenie i że napisałeś do mnie właśnie w tej sprawie. Czasem do mnie Polacy piszą też właśnie, że chcieliby opowiedzieć swoją historię. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ja się staram Wam pomagać, widzom, słuchaczom, także w tym, żeby znaleźć pracę w Japonii. Mam nadzieję, że te wywiady Wam się w czymś pomogą. Wkrótce, słuchajcie, będzie możliwość, prawdopodobnie, żebym Wam pomógł w znalezieniu pracy w Japonii. Prawdopodobnie nawiążę współpracę z taką firmą, która no, może coś dla Was znaleźć. Nie tylko w IT, w różnych branżach, także turystyce, hotelarstwie. Jeśli chcecie, żebym Was o tym powiadomił, to wyślijcie do mnie maila na info@aikoyemi.com i Was od razu poinformuję, gdy ruszy ta cała akcja. A teraz przechodzimy do naszej rozmowy. Może Damian też coś Wam pomoże w szukaniu pracy. Tak, mam nadzieję. Mercari szuka programistów z Polski czy z zagranicy? Ogólnie, jak każda firma IT, zawsze dobry programista jest potrzebny, więc niezależnie od tego, z jakiego kraju, ale więc ludzie z Polski też myślę, że mogliby zaaplikować. Może coś dla Was się znajdzie. A gdzie trzeba by napisać, gdyby ktoś chciał znaleźć pracę w Mercari? To polecam wejść na stronkę careers.mercari.com. Tam są wszelkie informacje o tym, jakie pozycje są otwarte, co oferujemy. Polecam. No i super. Więc to już dla tych, którzy chcą znaleźć pracę w Japonii. Wiem, że wielu z Was ma takie marzenie. A czy to było Twoje marzenie, żeby przyjechać do Japonii i tutaj popracować? Powiem, że tak, że zawsze, jak byłem powiedzmy nastolatkiem, tam w liceum, interesowałem się Japonią, jak wielu pewnie tutaj obcokrajowców zaczęło się wszystko od anime. U mnie też tak było. Trochę później jakby ta cała zainteresowanie Japonią troszkę poszło na bok podczas studiów czy na początku mojej kariery jeszcze w Polsce. A co studiowałeś? A, geodezję. Geodezję? Tak. I zostałeś deweloperem iOS? Tak, niestety czasem trzeba się przebranżowić. A jak długo już mieszkasz w Japonii? Już będzie ponad półtorej roku. Tak. No to już przyjechaliśmy w końcem grudnia 2018. No i od tamtej pory zaczęła się nasza przygoda tutaj w Japonii. A bo nie przyjechałeś sam? Tak, przyjechałem tutaj z żoną. Właśnie po naszym ślubie podjęliśmy decyzję, że chcemy przez jakiś czas zamieszkać poza granicami Polski. No i jakoś tak przypomniałem sobie o tej Japonii właśnie i stwierdziłem, no czemu nie? Spróbujmy znaleźć tutaj pracę. I jak wygląda ten proces szukania pracy? Bo no, szukanie pracy z Polski no, nie jest takie łatwe, tak? Wiele osób za bardzo nie wie, jak w ogóle zacząć z takim szukaniem roboty. Dokładnie tak. Szukanie z Polski przynajmniej dla mnie nie było, no nie było to łatwe na początku. Oczywiście zacząłem od LinkedIna, jak to wiele ludzi pewnie robi. I było ciężko. Praktycznie nie potrafiłem znaleźć oferty. Jakoś po prostu ani rekruterów też za bardzo nie mogłem znaleźć. Nie wiem, z czego to wynikało. To było właśnie gdzieś tak w 2018 roku. I na jakiś czas odpuściłem. Ale spotkałem kolegę na jakiejś tam imprezie u innego kolegi i on powiedział mi, że on wyjeżdża do Japonii pracować jako programista właśnie. No ja taki byłem zaskoczony i trochę zdziwiony i zapytałem, jak to zrobiłeś? I on mi powiedział, że właśnie skorzystał z takiej stronki, która nazywa się BizReach i to jest japońska strona, taki LinkedIn bym powiedział. No i ja tam się zarejestrowałem, co nie było oczywiście proste, bo było chyba z 20 stron do uzupełnienia, tak, bardzo dużo, bo wszystko było po japońsku, więc wszystko na translatorze. I na końcu chyba trzeba było nawet podać numer telefonu. Nie mam pojęcia, jak to przeszło, bo ja chyba nie podałem, albo jakieś, nie wiem, jak to się stało. W każdym razie tam się zarejestrowałem i tam praktycznie od pierwszego dnia dostałem bardzo dużo ofert pracy, ale wszystkie wymagały języka japońskiego, oprócz właśnie jednej. Ja właśnie na wszystko odpisywałem po angielsku, że no niestety nie mówię po japońsku, no i wszyscy mi praktycznie dziękowali. Jeden rekruter właśnie napisał, że okej, on też nie mówi po angielsku, za dobrze, ale że poprosi jego kolegę, żeby mnie na LinkedInie znalazł i że się tam dogadamy.
No i tak się stało. Potem oczywiście jakieś tam były dogadywania różne, jakieś rozterki, co, czy jedziemy, czy nie jedziemy. No a ostatecznie przylecieliśmy tutaj już. Jak byś ocenił to, że trzeba znać japoński, aby znaleźć pracę w Japonii jako programista? No to jeżeli ktoś jest niedoświadczony, ja czy początkujący bym powiedział, to może być ciężko. Naprawdę, to może być ciężko, niemniej jednak nie powiedziałbym, że jest to niemożliwe, bo często widzę oferty stażowe. Więc jeżeli ktoś chciałby tu przyjechać na staż to i pokazać się od dobrej strony, to myślę, że jest szansa na taką pracę dostać. Ale no tak, trzeba znaleźć sobie taki staż. A jeżeli chodzi jakby o dalsze poziomy kariery, powiedzmy tak od średnio zaawansowanego i wyżej, to jest trochę ofert pracy bez języka japońskiego zupełnie, wszystko po angielsku, w jakichś większych firmach. To często widzę takie oferty. Znaczy ja zawsze was zachęcam do tego, żebyście się uczyli japońskiego, no bo jak ktoś już jednak marzy o tej Japonii, chciałby tu wyjechać do pracy, no to przynajmniej no, te podstawy, słuchajcie, no nauczyć się chociaż tych podstaw, tak, żebyście cokolwiek umieli i na pewno to wam pomoże w szukaniu pracy. Tak. Wydaje mi się, że jakiekolwiek podstawy, no te, nie wiem, no N5 chociaż, cokolwiek, no, tak. Żeby to cokolwiek powiedzieć po japońsku, to już no, jakąś ci tam większą szansę daje, wydaje mi się, chyba w wielu firmach, tak, czy się mylę? Na pewno pomaga, a nawet pomaga to w takim normalnym tutaj życiu, bo tak. Ja nie rozmawiam, nie mówię po japońsku, chodziliśmy z żoną przez 3 miesiące na kurs, jeszcze w Polsce. Coś się nauczyliśmy, ale nie jest to taki, na takim poziomie, żeby sobie gdzieś swobodnie z kimś porozmawiać. Natomiast na jakieś rzeczy w stylu, czy chcesz reklamówkę, czy nie, w sklepie, no to potrafimy powiedzmy się dogadać. Podstawowe rzeczy to bardzo pomaga czasami. No tak, tak więc oczywiście japoński jak najbardziej, nawet na słabym poziomie, no bo że nawet myślisz, że nigdy się tego nie nauczysz, a bo jest ciężki sposób zapisu, ale tak naprawdę to ten sposób zapisu nie jest ci za bardzo potrzebny. Ważne, żeby można było się z kimś dogadać, tak, a ta w mowie japońskiej już taki ciężki bardzo, z tego co wiem, nie jest. Nie jest, nie jest. Wydaje mi się, że dla Polaków japoński w mowie jest bardzo prosty. Nie musicie od razu śmigać, wpisać w kanji. Wystarczy, że będziecie w stanie się dogadać z człowiekiem, tak? To już wam pomoże właśnie, wydaje mi się, w znalezieniu pracy. No ale to fajna wiadomość, że można znaleźć tą pracę także i bez japońskiego, tylko wymaga troszeczkę, no, może więcej cierpliwości w szukaniu ofert, bo te oferty są. Ja mogę wam powiedzieć, że jest dużo startupów w Japonii. I też są zagraniczne startupy, firmy, gdzie pracują ekspaci, obcokrajowcy. I w takich firmach pewnie też można znaleźć pracę bez japońskiego. Tak, dokładnie. My tutaj zważywszy na to, no, na to, że programiści często chodzą na te spotkania, tak zwane meetupy, to bardzo często na spotkaniach właśnie w stylu meetupów, czy jakichś innych takich spotkań, powiedzmy, no, programistów, czy też w ogóle związanych z branżą IT, bardzo dużo startupów właśnie ze Stanów, czy z innych krajów przyjeżdża i mówi, że potrzebują takich ludzi i że japoński nie jest potrzebny. Angielski jest w zupełności wystarczający, więc tak, da się. Tylko no, tu jest ten problem, że trzeba już być na miejscu przez jakiś czas. No tak, dlatego no, pierwszy ten krok jest najtrudniejszy. Zawsze jest working holiday, pamiętajcie o tym, do 30. Chociaż raz spotkaliśmy kolegę z Mozambiku bodajże. On tu był na jakieś, nie wiem, czy wakacjach, czy coś takiego. I właśnie mówił, że on chodzi tutaj na wszystkie spotkania programistyczne, bo on chce tu wyjechać, chce dostać pracę i zauważył, że to jest dobry pomysł, żeby w ten sposób sobie nasz po prostu kontaktów znaleźć. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, żeby tu przejechać na powiedzmy na 3 miesiące. Pewnie jest to kosztowne, jak na wizie turystycznej, ale może to jest jakiś sposób. Tak, no też musicie uważać, bo to z tego, co kojarzę, jest niedozwolone, żeby szukać pracy na turystycznej. To nie zachęcam. Znaczy, no, w ramach zdrowego rozsądku, no sprawdźcie przepisy, jakie teraz są, ale no, generalnie nie powinno się tego robić. Więc no, uważajcie tutaj, żeby nie wpaść, jak może ten kolega z Mozambiku, miejmy nadzieję, nie będzie miał żadnych problemów. A jak wyglądał ten proces właśnie, że otrzymałeś pracę w Japonii zdalnie, tak? No bo nie przyjechałeś do Japonii wcześniej. Czy musiałeś tu przyjechać na rozmowę, to znaczy, czy coś takiego, tak. Jak to wyglądało? Powiem tak, proces jest praktycznie taki sam jak w Polsce. Naprawdę ja byłem zaskoczony. Wszystko jest praktycznie to samo. Jakieś rozmowy, które, no wiadomo, one pierwsze rozmowy takie wstępne, powiedzmy, one były przez Skype'a, to był standard. Na ostatnią rozmowę przyjechałem tutaj do Japonii. Co jest raczej oczywiste, bo Japończycy lubią twarzą w twarz się spotkać. Czy musiałeś przyjechać, zanim dostałeś pracę? Tak. Na czyj koszt? Na koszt pracodawcy. Oh. Tak, przyleciałem tutaj i odbyłem tą ostatnią rozmowę. No i po niej już...
później, gdy wróciłem do Polski, to był dosyć szybki czas, bodajże tydzień, i dostałem jakby odpowiedź, no i przygoda się zaczęła. I jak się zdobywa tą wizę pracowniczą do Japonii wtedy? To jest kolejna tak prosta sprawa, że naprawdę kolejne zaskoczenie. Wiza ja do Japonii polega na tym, z tego co ja zrozumiałem oczywiście, że po prostu ma się tą ofertę pracy już konkretną z tą, i prawdopodobnie tego nie jestem pewien, firma jakieś daje po prostu w jakiś sposób do, może do ambasady, czy gdzieś jakby potwierdza to, że to jest ta i ta osoba. Jedzie się do, po prostu idzie się normalnie do ambasady, Japonii w Warszawie. Tak, w Warszawie, tam się składa te papiery, oni na podstawie tych papierów jakieś tam zaświadczenie wydają, Certificate of Eligibility, czy coś takiego. Tak to się nazywa chyba. I w tym się po prostu przyjeżdża do Japonii, na bramkach, na Ridzie czy Hanedzie, po prostu idzie się do pana, który, czy pani, i on bierze nas do jakby specjalnego miejsca, gdzie jakby wystawiają wszystkie te karty tak zwanego Gandisa i inne takie tego typu rzeczy. A nie było problemu z żoną? No bo żona nie pracuje w Mercari. Tak, tak, tak. Tak, żona nie pracuje i nie było problemu, ponieważ jeżeli jest się w związku małżeńskim, no to dostaje się automatycznie wizę zależnego, czy jakoś tak się to nazywa? To jest po japońsku haigusha wiza, czyli wiza no, małżeńska tak. Po prostu. I wtedy po prostu żona i prawdopodobnie dzieci również dostają automatycznie wizę na, jako osoby zależne. No super. A jak mieszkanie znaleźliście na początku? Bo to może być problem za granicą. Tak, to może być problem. Udaliśmy się do agencji, która tam została nam polecona. Już po przylocie do Japonii. Tak, i oni po prostu byli, no wszyscy tam mówili po angielsku, plus japońsku. I oni po prostu przedstawili nam kilka ofert mieszkań i my praktycznie bardzo szybko się zdecydowaliśmy na nasze obecne mieszkanie, chociaż nie było to mieszkanie pierwszego wyboru. No i wszystkie formalności tam zostały załatwione. Wcześniej w hotelu byliście, tak? Wcześniej byliśmy w mieszkaniu, które nam zapewniła firma. Aha, firmasz. Tak. I wszystkie formalności tam ci państwo z tej agencji nam wytłumaczyli po angielsku. Mhm. Wszystko jakby tłumaczyli całą procedurę nam przetłumaczyli na angielski. I później podpisaliśmy umowę i mamy mieszkanie. No super, czyli generalnie bez bólu. Jakoś to nie brzmiało, żeby to było bardzo... Tak, tak, tak. Tak, trudne. Tak. Nie wiem, czy mieliśmy szczęście, czy wszyscy tak, dla wszystkich tak to wygląda, ale no nie było. Ten cały proces tutaj przeprowadzki nie był. Był praktycznie bezbolesny. O mieszkaniach i szukaniu mieszkania był podcast ostatnio z Karyną. Posłuchajcie jej, co ona ma do powiedzenia i może wam też pomóc w szukaniu mieszkania. Jakbyście już chcieli z Polski szukać mieszkania, to napiszcie tam do Karyny. Podałem wam wszystkie informacje o tym podcaście. Ona wam ogarnie, już będziecie mieli na miejscu pewnie wszystko załatwione. No, to bardzo fajnie, że coś tak łatwo udało zrobić. Nie bałeś się przyjechać do Japonii? Tak, baliśmy się bardzo. Do tego stopnia, że... Duży skok dla niektórych. Tak, nie? Tak. Do tego stopnia, że na początku zdecydowaliśmy się, że jednak nie przyjedziemy, ale było nam z tą decyzją źle, więc zmieniliśmy rok najszybciej i przyjechaliśmy. Baliśmy się wielu rzeczy. Na miejscu okazało się, że nie jest tak strasznie. Niemniej jednak różnice kulturowe są duże, bardzo duże. I często może niektórych ludzi zaskoczyć. To o tych takich... problemach życia w Japonii to może później pogadamy, a teraz przejdźmy do pracy. Developer iOS w Japonii, jak wygląda twoja praca w Mercari? Czy czymś to się różni od pracy w Polsce? Nie, niczym się nie różni. Naprawdę, to jest kolejne zaskoczenie. Programiści, ja nie wiem, chyba programiści na całym świecie pracują tak samo. Naprawdę, niczym się to nie różni. Co prawda moja firma to nie jest taka typowa, twarda japońska firma, jak nieraz kolega Emil opowiadał, więc nie wiem, jak w takiej firmie wygląda praca, ale u mnie w firmie no po prostu jest tak, jak wszędzie wygląda ta praca i to jest bardzo, bardzo fajne. To jest taka międzynarodowa korporacja, już można powiedzieć, że dużo obcokrajowców tam u was? Jest, są obcokrajowcy tutaj w Tokio, więc mówią po angielsku i tak dalej, więc no, mamy obcokrajowców dużo. Język w pracy to jest tak, no, japoński oczywiście i angielski? Jak to wygląda? Jak w komunikacji między pracownikami? Znaczy, komunikacja między pracownikami odbyła się tak, jak się chce, że tak powiem. Był przez pewien czas kolega z Polski, jako na stażu właśnie u nas, no to rozmawialiśmy po polsku. Jak z kimś więcej rozmawialiśmy w grupie, no to po angielsku oczywiście. Japończycy między sobą rozmawiają też po angielsku, po japońsku, zależy, jaki kto ma preferencje. A maile jak lecą? Różnie.
Dostajesz maile po japońsku? No tutaj, no wiadomo, zdarza się. Ale generalnie, jeżeli ktoś wie, że ja jestem obcokrajowcem, no to po tym już półtorej roku już ludzie wiedzą, że ja po japońsku nie mówię, więc mówią do mnie po angielsku. A jak wygląda atmosfera w pracy w takiej, no to jest duża korporacja, tak? Mercari. Znaczy to jest duża firma, tak? Duża firma bardzo. O co pytałeś? Jaka jest atmosfera? Aha, atmosfera, pracy, no powiedziałbym, że też tak jak w Polsce, no pracujemy, wiadomo, jeżeli ktoś chce pójść na kawę, no to oczywiście można sobie pójść na kawę, czy jakiś inny napój. Jest, powiedziałbym, tak normalnie, nikt nikogo nie do, jakby nie mamy żadnych jakichś, jakby to powiedzieć... Jakiejś takiej presji? Tak. Wszystko jest na spokojnie, wszystko jest w porządku, bym powiedział. A czy macie problem z angio, czyli nadgodzin? Nie ma problemu żadnych nadgodzin. Znaczy nie ma problemu z nadgodzinami. Nikt nie każe nikomu siedzieć po nadgodzinach. Normalnie wychodzicie do domu? Tak, normalnie można iść do domu. To, tak jak mówię, to nie jest taka... To jest, nie jest standardowa japońska harda firma. Słuchajcie, praca marzenie po prostu. W dobrej firmie przyjmują bez japońskiego, nie ma nadgodzin. No powiem ci, trafiłeś w dziesiątkę. Tak, jesteśmy, no jeżeli chodzi o firmę, to jesteśmy bardzo zadowoleni. Są inne mankamenty Japonii, ale to później. No to jest inna kwestia. A masz jakiś przyjaciół Japończyków? Udało ci się nawiązać jakieś kontakty w pracy, czy poza nią? To znaczy, w związku z tym, że nie mówię po japońsku, to no, powiedzmy, że nie mam takich jakichś bliskich przyjaciół Japończyków. Ja też tam koledzy są, czasem coś tam rozmawiamy po angielsku. Natomiast mam raczej znajomych, że to są obcokrajowcy, to są ludzie ze Stanów, czy z Rosji, czy z Libanu, kolegę mamy, tak i raczej po angielsku. A jeszcze może trochę o pracy właśnie tego dewelopera iOS. Co trzeba umieć tutaj w Japonii? Czy to jest dokładnie to samo, co w Polsce? Dokładnie. Może tak troszkę... Tak dla osób, które by właśnie szukały pracy w tym zawodzie, co byś mógł im poradzić? Tak, to jest dokładnie to samo. Naprawdę praca tak jak w Polsce. Jeżeli chcecie znać jakieś szczegóły, tak jak mówiłem, careers.mercari.com, tam są wszelkie detale na temat technologii, czy co używamy. Co bym mógł powiedzieć, co poradzić, no to nie bójcie się, bo praca wygląda deweloperów wszędzie tak samo, prawdopodobnie na świecie. I próbujcie może się gdzieś zarekrutować, jeżeli waszym marzeniem jest praca właśnie w Japonii. A czy jest coś, co odróżnia programistów zagranicznych, gaijinów, na przykład Polaków, od Japończyków? Bo ja trochę słyszałem na ten temat. Więc chciałbym się zawiedzieć, czy to jest jakiś mit, czy może faktycznie tak jest. To znaczy, jeżeli chodzi o takie różnice, to czasem nie mówią po angielsku na tyle dobrze, żeby uciąć sobie jakąś dłuższą pogawędkę. No i czasem zdarzy się jakaś literówka, ale to jeżeli chodzi o... To jest tyle z moich obserwacji, jeżeli to wynika. Pisanie kodu, praca przy aplikacji, to wszystko tak samo. Tak. Ja słyszałem, że są mniej elastyczni, że nie potrafią tak rozwiązywać problemów jak obcokrajowcy, jak na przykład europejski, polski programista, że po prostu się zacinają łatwo, że wpadną na jakiś problem i po prostu, wiesz, to tak w Japonii jest często, że jak Japończyk nie ma powiedziane no dokładnie jak ma coś zrobić, to po prostu utknął. Rozumiem. Czy z czymś takim się spotykałeś? Nie spotkałem się z czymś takim. Raczej wszystko było, powiem, płynnie. Nic nie mieliśmy takich problemów. A przynajmniej ja nie miałem takich problemów. Dobrze, to bardzo dobrze to słyszeć. Może warto by było jeszcze wytłumaczyć, jak w ogóle działa Mercari, bo to jest taka platforma do kupna i sprzedaży, coś jak Allegro, prawda? No, coś jak Allegro. Czy ale jest coś, co tą aplikację bardzo wyróżnia. Jest przez to bardzo, bardzo japońska. O co chodzi? No aplikacja, można powiedzieć, że wysyłka, wymiana towarów między klientami czy sprzedającym to jest anonimowe. Znamy tylko nick użytkownika i żeby taką paczkę nadać, to trzeba pójść do kombini czy do jakiegoś innego na miejsca. Na pocztę można też pójść. Na pocztę. Skanuje się kod, pan skanuje kod, ten kod jest naklejany na paczkę. I ta paczka jest już wysyłana gdzieś dalej do osoby, która ma to odebrać. Osoba, która sprzedaje, nie zna adresu tej osoby, nie zna tej osoby w ogóle, zna tylko jej nick. No i natomiast osoba, która odbiera tą paczkę, również nie zna danych osobowych osoby, która nam to wysłała. No, powiem wam, że to jest niesamowite.
Bo w Polsce nawet się nie zastanawiacie na tym, że na Allegro podajecie osobie obcej swój adres, prawda? Cały czas. A w Japonii tego nie robicie. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że Japończycy bardzo dbają o swoją prywatność. Bardzo. Nawet czasem może za bardzo, a może i dobrze. I w Japonii eBay chyba upadł. Nie wiem, istnieje jeszcze eBay w ogóle? Ja nigdy nie wchodziłem na japońskiego eBaya, więc Był nie wiem. eBay, ale on kompletnie nie istnieje chyba w Japonii. Nie wiem, czy może w ogóle nie istnieje, może jest po prostu tak marginalny po prostu procent, bo nikt tego nie używa, nie? I Mercari właśnie powstało chyba z tego po prostu pomysłu, z Tej tego, potrzeby. tej potrzeby, że ludziom potrzebna jest anonimowość. I faktycznie, w ogóle nie wiesz, do kogo to wysyłasz, nie wiesz, od kogo dostałeś, znasz jedynie chyba prefekturę i miasto. Więc nie jesteś w stanie namierzyć tej osoby w żaden sposób. A jak się dzieje w przypadku jakiejś reklamacji czy coś, to ja na przykład z mojego doświadczenia powiem, że po prostu się to zgłasza do Mercari i często w ogóle Mercari wtedy zwraca pieniądze. Nie ta osoba, która to sprzedała, tylko Mercari tam nawet zwraca pieniądze czy coś. Pewnie już to mają wliczone po prostu w swoje koszty operacyjne, że czasem komuś trzeba Możliwe. coś zwrócić, nie? Bo nie wiem, bo kupiłeś produkt, a on był na przykład wadliwy albo coś. Tego nie wiem, ja jeszcze nie miałem takiej sytuacji. Tak, ale to jest tak właśnie, tak funkcjonuje, bo jest to bardzo sprawne, więc no bardzo, bardzo to jest ciekawe. Więc pomysł na może aplikację w Polsce też, może ktoś, tak. Może. To jest naprawdę nieźle zorganizowane, wydaje mi się. I właśnie, wiecie, przez te lokalne potrzeby, warunki kulturowe, powstała aplikacja, powstała wielka firma, nie? I jak jeszcze różni się ten rynek aplikacji na telefony w Japonii od Tak. Polski i Europy? No więc różnice są, ponieważ UI tutaj ogólnie rzecz biorąc jest inne. Nie jest tak jak w Europie. Co to jest UI, dla Tak, tych, którzy nie czyli wiedzą? interfejs użytkownika. Pomijając jakby też fakt, jak to, no język, a wiadomo, język jest inny, to jeszcze, no, Japończycy mają inne preferencje w niektórych aspektach. Na przykład oni lubią po prostu, jak coś jest, jakby to powiedzieć, jak UI się nie zmienia, że tak powiem. Po prostu, jeżeli oni się do czegoś przyzwyczaili, no to oni lubią, jak to zostaje na swoim To miejscu. dlatego Rakuten japoński dalej to wygląda jak z lat 90. Być może, być może. Więc tutaj są takie różnice. Powiedziałbym, że aplikacje japońskie ogólnie, jeżeli się patrzy na nie, nieraz tutaj używałem różnych aplikacji, no to one są tak jak u nas, nie chcę przesadzać, ale no co najmniej 2005, coś takiego. Takie są te trendy. Oczywiście to się zmienia cały czas, ale da się bardzo wiele takich popularnych japońskich aplikacji znaleźć, które jednak są, powiedzmy, nie powiedziałbym, że są one przestarzałe, ale jednak odstają troszkę od tych europejskich czy amerykańskich, jeżeli chodzi o interfejs użytkownika. A jakbyś miał ocenić Mercari aplikację, czy ona jest nowoczesna, czy może trochę jednak właśnie te starsze japońskie standardy? Jest bardzo dobra dla użytkowników, więc jeżeli, no, jest dobra dla użytkowników tutaj To japońskich. nie trzeba zmieniać. Staramy się zrobić jak najlepiej, najlepszą aplikację dla naszych użytkowników. Czyli no, im to chyba odpowiada Japończykom, skoro używają. A są jakieś trendy, może coś nowego w Japonii jeszcze, czego nie wiem, za granicą nie ma, czy Japończycy generalnie po prostu kopiują Zachód i tę całą branżę aplikacji? Nie, myślę, że jest to samo, co na zachodzie. Jedyne tylko różnica, zauważyłem, że często Japończycy robią swoje wersje jakichś zagranicznych serwisów, które nie obsługują japońskiego. I tak na przykład właśnie jak przedtem był ten BizReach, który tutaj był popularny, teraz nie wiem, był wcześniej na pewno. Jest też platforma do blogowania, która jest, powiedzmy, A odpowiednik. Melbo, czy jakoś tak? Tak, ona jest chyba odpowiednikiem Medium, jeżeli chodzi o zachodzie. Tak, kiedyś był Mixi, to był taki Facebook. Jeszcze dawno, dawno temu, jak Facebook nie był popularny w Japonii, to Japończycy używali Mixi, bo to była taka platforma też anonimowa. Bo wtedy Japończycy się bali wchodzić na Facebooka, bo musieli używać swojego imienia i I nazwiska i nie nazwiska. chcieli tego robić. To dopiero po jakimś czasie się przyzwyczaili. Teraz no wszyscy używają już Facebooka, nikt nie używa Tak, Mixi. tak. Ale kiedyś było Mixi dominujące na rynku. Tak, oprócz tego jeszcze jest taki portal dla programistów jak Stack Overflow i tam też on jest kierowany do japońskich użytkowników, jest po japońsku i pytania czy odpowiedzi są po japońsku. Znaczy to nie jest Stack Overflow, tylko jest kopia. Tak, to jest jakby, Lokalna kopia. nie jest jakby kopia jeden do jednego, tylko jest to portal, który z tego co ja zrozumiałem zajmuje się dokładnie tym samym. Po japońsku dla Tak, Japończyków. dokładnie. No, czyli robią też i swoje kopie portali z zagranicy. No, ciekawe.
A jak ci się tutaj w ogóle mieszka w tej Japonii? Półtora roku to już mniej więcej można sobie wyrobić chyba zdanie. Tak. Czy ja bym tu chciał zostać na dłużej, czy to jest tylko taka przygoda na chwilę? No, w moim przypadku, czy też w naszym przypadku, to jednak jest to przygoda na jakiś czas. Na pewno nie chcę tu z żoną zostać na stałe, na zawsze, że tak powiem. Niemniej jednak ta przygoda tutaj jest bardzo ciekawa i bardzo fajna. Przynajmniej była, dopóki się tutaj nie zdarzyła ta sytuacja z wirusem. Bardzo fajnie się tu mieszka i przyjemnie, pomijając takie, powiedzmy, drobne wypadki jak trzęsienia ziemi czy Ostatnio tajfuny. częste Tak, chyba wczoraj było. było, no to ostatnio często trzęsie. Tak, no tajfuny też nie są przyjemne, nie spotkałem się z czymś takim w Polsce nigdy, a widziałem nieraz różne burze, ale to, co się tutaj dzieje, to nie. No są, jeżeli chodzi o takie sprawy codzienne, no to zakupy, zwłaszcza te spożywcze, mogą być problematyczne, jeżeli się nie zna japońskiego. My się nacięliśmy tutaj z żoną już nie jeden raz na bardzo ciekawe produkty, niejadalne, przynajmniej przez nas. No i też trzeba się przyzwyczaić, że nie do każdego baru da się, znaczy baru, do jakiejś restauracji nie da się, nie do każdego można wejść. W sensie, do każdego można wejść, ale nie w każdym jest się w stanie zamówić, bo menu jest po japońsku. Albo nie w każdym może zamówić wszystko, ponieważ na przykład tutaj mamy pod blokiem ramen, w którym pan ma, co prawda, menu po angielsku, ale jest ono ograniczone do czterech ramenów. A widać, że menu normalne jest większe, więc no, trzeba się jakby z takimi rzeczami liczyć. No poza tym to, jak Tokio jako duże miasto, no to bardzo dużo rzeczy jest do roboty. Naprawdę w zeszłym roku, kiedy było wszystko normalnie, co tydzień tutaj w nieopodal w parku Yoyogi odbywały się festiwale. W każdym weekend był festiwal innego kraju, tam powiedzmy tajwański, hiszpański, chilijski. No, tych imprez jest Tak, dużo. bardzo dużo, W bardzo parku fajne Eno też. rzeczy można było naprawdę znaleźć. Tu czy festiwal hinduski z przepysznym jedzeniem. W parku tutaj, w kolejnym nieopodal, była organizowana noc filmowa i było bardzo dużo ludzi i były wyświetlane filmy, i który był po angielsku z japońskimi napisami, więc każdy naprawdę mógł z tego skorzystać. Są jakby, jak się to nazywa po polsku? Jeszcze masz japońskie festiwale Matsuri. Tak, japońskie festiwale Matsuri też przefajne, naprawdę byliśmy chyba na wszystkich w okolicy, bardzo tam jest też fajnie. Są też Chlietarg, pchletarg, a tak, tak. dokładnie, tutaj też nieopodal. I naprawdę można znaleźć nie dość, że ciekawe pamiątki, to jeszcze bardzo można znaleźć ciekawe rzeczy. Na przykład nam się udało kupić naprawdę dosłownie za grosze, bo bodajże za 700 jenów, Apple TV, z którego korzystamy cały czas, i naprawdę, i różne rzeczy. Można też kupić takie perełki jak jakieś stare gry na Nintendo, na Game Boya czy coś takiego. Naprawdę można znaleźć wiele różnych perełek. Jest tutaj co robić cały praktycznie czas. Jeżeli ktoś po prostu ma to ochotę, to na to jest to bardzo, bardzo ciekawy kraj. No jest co robić. No, nawet z Tokio, słuchajcie, Tokio jest takie fajnie ułożone. Jak spojrzycie na mapę, to na południu macie morze, Kamakurę, plażę. Godzina i jesteście nad morzem. Możecie iść na plażę. Na zachód są góry. Godzina pociągiem i jesteście w górach i możecie iść na trekking. I to taki konkretny. No naprawdę po prostu jest las i góry, cisza, spokój. Góry, które mają po 600, 700, 900 metrów. Można sobie połazić. Jest co robić, nie? Też właśnie jest ta góra, na której biegałeś ostatnio. Takao. Tak, bardzo fajna góra. Jeżeli ktoś nie lubi na przykład wchodzić czy schodzić, jest kolejka, można sobie wjechać naprawdę za grosze, tam można na górę wjechać. No naprawdę jest tu co robić. Prawda. No i jeszcze Japonia do zwiedzania cała, prawda? Dokładnie. A zapomnieliśmy jeszcze o temacie, który jest bardzo ważny, czyli pieniądze. Pieniądze, czy no, nie musisz podawać konkretnie, ile ty zarabiasz, ale jakie są widełki pensji w jenach dla programisty, powiedzmy, właśnie, który robi aplikacje na iOS, dla juniora, dla kogoś, kto ma już trochę doświadczenia, na co można liczyć, jak tutaj się przyjedzie? Tak, no to widełki, wiadomo, w zależności od firmy, gdzie się pracuje, I doświadczenia i... lokacji, Proszę? i miasta, gdzie A się mieszka tak, i też. to miasto dokładnie. Ja tutaj będę podawał raczej dla Tokio, dla tutaj tych moich okolic. Ogólnie dla programistów, no zarabia się więcej, co chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem, bo też koszty życia są większe. Myślę, że taki junior na początku swojej kariery
około może 5 milionów rocznie, może raczej może zarobić. 5 milionów jenów, to jest około 50 tysięcy dolarów. Tak, tak mi się wydaje, takie oferty widzę. Jeżeli chodzi o takiego średnio doświadczonego, czy tak zwanego mida, to można prawdopodobnie tak około 8 milionów można dostać, widzę takie oferty często. No jeżeli chodzi o seniorów, no to kwoty czasami przyprawiają mu zawrót głowy, bo widziałem i oferty na jakieś wyjadacze za 20 milionów rocznie, co jest bardzo dużo pieniędzy, to jest bardzo dużo pieniędzy. Ale myślę, że tak, no nie każdy jest tak na tyle dobry oczywiście. Myślę, że taki senior, no to powyżej 10 milionów, może 12, myślę, że też byłby w stanie. Takie oferty też widuję na portalach, więc myślę, że to da radę. To na życie w Japonii, w Tokio, to jest bardzo dobra kwota, słuchajcie. Zarabiając 10-12 milionów jenów rocznie, to trzeba się bardzo postarać, żeby to wydać, wydaje mi się. No dużo moim zdaniem zostaje, oczywiście wszystko zależy od waszego stylu życia, ile wydajecie na mieszkanie. Podatków. Podatki, no jeszcze oczywiście podatki. No właśnie, podatki, jakie są w Japonii? Tak, no to wiele ludzi może nie wiedzieć, że tutaj oprócz zwykłego podatku dochodowego, bo oczywiście ja podałem tutaj kwoty brutto, to jest jeszcze podatek dla miasta, w którym się mieszka. Tak, tak zwany jiuminzei, podatek lokalny. I to jest już rzecz, którą w pierwszym roku się tego nie płaci, ponieważ on jest naliczany od zeszłorocznych dochodów, ale w kolejnym roku już trzeba się z tym liczyć i on nie jest mały, ponieważ on, nie wiem ile on wynosi w procentach, ale chyba de facto on jest równy jednej wypłacie miesięcznej, czy coś bardzo blisko tego. No więc jest to dosyć spory wydatek. Tak, to się dostaje taki list od Urzędu Miasta i tam macie cztery karteczki, bo musi to płacić tam co kwartał mniej więcej. Tak, więc można sobie to rozłożyć. Prawda, że będziecie płacić co kilka miesięcy, albo na razie możecie wszystko z góry zapłacić, żeby mieć spokój. O, nawet nie wiedziałem tego. Tak, jak chcesz, możesz zaraz zapłacić. Tak. Ja zawsze płacę z góry, bo później się boję, że zapomnę po prostu. W każdym razie jest to podatek, który też trzeba się tutaj liczyć, trzeba sobie to sprawdzić wcześniej, żeby się po prostu żeby ktoś nie był niemile zaskoczony. Tak. Jeżeli chodzi o inne podatki, no to VAT jest jeszcze, ale on jest niższy niż w Polsce, 10%, więc... Tak. Znaczy, ja już tu wiele razy wspominałem, generalnie aż tak bardzo o podatki w Japonii musicie się martwić. System jest dość przyjazny, wydaje mi się, urząd skarbowy jest przyjazny, nikt nikogo aż tak bardzo nie straszy jak w Polsce. No, wydaje mi się, że jest w porządku, więc aż tak bardzo się tym nie przejmujcie. Kolejny ważny wątek, który warto by chyba poruszyć, to no, te różnice kulturowe. No bo przyjechałeś tutaj bez znajomości japońskiego, no coś tak. O Japonii już wiedziałeś, tak, bo się tak, interesowałeś, tak. Ale no nie byłeś po japonisyzy czy coś, więc to też nie jest tak, że byłeś aż tak bardzo przygotowany na Japonię, tak. Prawda? Tak. Jak to było w twoim przypadku? No były miłe zaskoczenia, ale były też te negatywne. Jeżeli chodzi o miłe zaskoczenia, to organizacja tutaj ludzi, którzy czekają, aby wejść do metra czy do jakiegokolwiek transportu, to jest niesamowicie przyjemne po prostu stać sobie normalnie w kolejce, a nie ściskać się czy po prostu tłoczyć przed wejściem. Tu jest to zupełnie inaczej rozwiązane, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o jakieś bardziej negatywne, no to ciężko czasem się tutaj może nie ze sprzedawcami, ale po prostu dogadać z ludźmi na ulicy, bo nie znają, przecież to, że raz, że nie znają angielskiego, a dwa, że czasem chyba się też boją trochę, bo oni się po prostu boją kogoś urazić, czy coś takiego. Raz miałem taką sytuację, gdzie zgubiłem się na rowerze, nie wziąłem ze sobą telefonu. No i na ulicy ludzie dosłownie, jak tylko zobaczyli, że ja do nich idę, żeby się stoczył drogę, oni uciekali dosłownie. I to było bardzo nieprzyjemne, bo już było to dosyć późno w nocy i ja naprawdę w pewnym momencie nie wiedziałem, co mam zrobić. Na szczęście znalazłem się... Też by się przestraszył, idzie nam taki wielki, biały człowiek. Tak. Ale na szczęście udało się znaleźć osobę, która mówiła po angielsku. Oczywiście nie była to Japończykiem, była, nie wiem skąd, ale mówiła bardzo biegle po angielsku, więc zakładam, że była obcokrajowcem i ona od razu oczywiście pomogła mi tutaj znaleźć drogę do domu. Także tak, jeżeli chodzi o jakieś inne różnice kulturowe, takie istotne. No bo mówisz, że nie chciałbyś tutaj mieszkać dłużej czy na stałe, więc chyba jest coś jednak, co powoduje, że ta Japonia no, nie do końca jest tym miejscem dla ciebie chyba. Tak, no ale to głównie mnie, że wynika z tego, że no, w Polsce mam całą rodzinę, znajomych, przyjaciół i tutaj jednak tego brakuje. Oczywiście no, tęsknię bardzo za polskim jedzeniem, bo jedzenie jest tutaj bardzo różne od tego, co mamy w Polsce i mówię tutaj również o produktach, więc nawet nie wszystko jesteśmy sobie w stanie ugotować. To też jest jakby aspekt, za którym tęsknię.
Inne takie różnice? Może też trochę brakuje mi tego luzu, bo jednak Japończycy są, nie są zbyt wyluzowanymi ludźmi. Oczywiście to, nie jest tak zawsze, bo na przykład jeżeli idziesz do jakiejś knajpy, to tam są ludzie bardzo luźni. No bo to już trochę po alkoholu, to wszyscy są mega ziomki. Ale ogólnie na ulicach też widać, że ludzie często chodzą zestresowani, no może nie wiem czy zestresowani, ale widać, że są spięci i bardzo zmęczeni od pracy. To niejednokrotnie widzieliśmy tutaj, akurat mieszkamy przy takiej dzielnicy biurowej i tutaj często spotykamy tak zwanych salarymanów. No, tak, tutaj Shinjuku jest obok zaraz. Tak, to naprawdę często widać było ludzi, którzy naprawdę są zmęczeni i to jest przykry widok, więc... Tak, to może być też taka wyraźna różnica kulturowa. U nas się jednak tak ciężko, znaczy pracuje się ciężko oczywiście, ale nie ponad swoje siły, a tutaj widać, że ci ludzie po Shinjuku chodzą bardzo zmęczeni. No, niestety w niektórych firmach jest presja, nie? Siedzisz po prostu do oporu. No. Tak. No, na szczęście ty nie musisz tego doświadczyć, bo to ludzi wypala i niszczy bardzo szybko obcokrajowców, którzy tutaj trafią właśnie do firmy, która no nie do końca to funkcjonuje normalnie w naszym znaczeniu, tak? W Japonii to jest w wielu firmach niestety normalne po prostu. Oni nie uważają, że to jest w ogóle coś złego, czy to jest problem. Mhm. Dla nich to po prostu ten stan ciągłego posiadania nadgodzin i pracowania do nocy, to jest normalne po prostu. No, w ogóle nie wyobrażają sobie w niektórych firmach, że może być inaczej, nie? To jest tak po prostu było, tak jest i prawdopodobnie tak będzie, nie? No trochę się już zmienia, trochę jest już lepiej. Mhm. Tak, no, były ostatnio różne skandale z nadgodzinami, nawet samobójstwami z tego powodu. Mhm. I trochę już tam się polepszyło, ale no dalej nie jest chyba wszędzie idealnie. Wydaje. Dobrze, tak. Trzeba dobrze trafić, nie? To jest najważniejsze. No, a jakieś podróże fajne? Po tak, no to byliśmy na Okinawie rok temu, na Miyakojimie, bardzo fajne super, miejsce polecam. No. Oczywiście bardzo często jeździmy do Kamakury czy do... Tak, Kamakura i obok jest... Enoshima. Jest, bardzo lubimy Enoshima, mhm. jest to wspaniałe miejsce. A byliście w Jogashima, tam na południu Półwyspu Miura? Jeszcze bardziej na południe, od Dzushi. Nie, przejechaliśmy gdzie tam niestety. Pojedź, bardzo fajnie jest, byłem ostatnio. Tak, właśnie szukam ostatnie miejsce, żeby gdzieś pojechać. Więc... Pojedźcie tam, bo tam można pojechać pociąg do Misakiguchi, wysiadasz autobusik na tą wyspę Jogashima. Mhm. I tam jest bardzo tak spokojnie, są piękne takie skały wulkaniczne. Trochę taki knajpek z świetnym sashimi. Lubisz sashimi? Nie. Okej, to nie jedziemy. Nie. Może coś tam mają mięsnego też w takim razie, ale nie gwarantuję, bo tam to jednak głównie owoce morza pewnie. Ale widoki są super, naprawdę polecam. Jogashima na południu. Oprócz tego oczywiście Kyoto. No akurat nasza przygoda z Kyoto nie była zbyt udana, więc musimy pojechać jeszcze raz, żeby naprawić to. Co się stało? No, troszkę była słaba pogoda, oprócz tego mieliśmy problemy, po prostu nasze problemy, bo niesamowicie dużo ludzi. No to i to naprawdę nie dało się, powiedziałbym, tak normalnie zwiedzać. Było tyle ludzi, że to nie było przyjemne. Wiesz co, mam teraz za ciebie rozwiązanie. Pojedź w trakcie epidemii koronawirusa, bo jest pusto w Kyoto. Może to jest pomysł. Teraz jest pusto, możesz pójść normalnie do tych wszystkich świątyń, nie będzie ludzi prawie. Ja byłem w lutym, na początku tej całej oferty, słuchaj, las bambusowy. Pusto, mogliśmy zrobić zdjęcie bez nikogo w tle, co jest normalnie niemożliwe. Tak, to na pewno. No może to jest jakiś pomysł. Wiesz, poszukaj pozytywów koronawirusa, tak. może nie będzie aż tak źle. Oprócz tego jeszcze byliśmy w Osace, też niesamowicie fajne miasto, byliśmy właśnie w Universal Studio. Naprawdę polecam każdemu, jeżeli ktoś kiedykolwiek przyjdzie do Japonii, zastanawia się, czy tam iść, idźcie tam. Naprawdę to jest niesamowite miejsce i czy w Europie nawet, nie wiem, czy jest coś takiego podobnego. Naprawdę bardzo fajne miejsce, ogólnie Osaka też bardzo fajne miejsce, ale bardzo dużo ludzi. Wydaje mi się, że na tym głównym, jak nie wiem, deptaku czy drodze, to jest dużo więcej ludzi niż w Tokio, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. No tam jest bardzo kolorowo, jest to taka Shibuya trochę, nie? Trochę tak, tylko że mam wrażenie, że tam było jeszcze więcej ludzi. No faktycznie, szerszy jest ten deptak i więcej knajp chyba, jest więcej neonów, bardziej kolorowy. Taka neonowa, tak, bardzo też przyjemne. No i zobaczymy, gdzie w tym roku uda się nam pojechać, zobaczymy, co na co nam pozwoli ta sytuacja. Tak, no miejmy nadzieję, że gdzieś jednak się uda pojechać. No na razie Japonia jeszcze jest zamknięta dla turystów, więc no czekamy na wasz powrót, miejmy nadzieję, że już to wkrótce nastąpi. Więc no, dziękuję ci za rozmowę. Jeśli macie jakieś pytania do Damiana, można cię pisać na Instagramie? Tak, można. Można też na LinkedInie, można mnie chyba łatwo znaleźć. Jak cię znaleźć na Instagramie? Mój nick to Tokyo by Dev i tam do czasu rzucam jakieś zdjęcia. Teraz no,
sytuacja nie pozwala na wiele podróży, więc trochę mniej, ale staram się coś tam rzucać. Super, więc jakby coś, to, to piszcie do Damiana, no albo szukajcie pracy w Mercari, albo odezwijcie się też do mnie, może będzie możliwość załatwienia czegoś fajnego dla Was w Japonii, a o tym już wkrótce. Więc dziękuję za słuchanie, oglądanie tego podcastu. Widzimy się w kolejnych odcinkach, kolejne wywiady już wkrótce. Jeśli macie jakieś pytanka też, to zapraszam do sekcji komentarzy pod tym filmem na YouTubie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jeszcze raz Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, cześć. Trzymajcie się, cześć.